Witam Was w kolejnym odcinku Akademii Łuku Piotra Goneta. Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić nok na strzale akurat aluminiowej ze stożkiem oraz taką dość skomplikowaną naprawę strzały drewnianej, która nadaje się do strzelania. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Pokażę Wam to dzisiaj krok po kroku i może dzięki temu będziecie mogli sami takie naprawy przeprowadzać. Zaczniemy dzisiaj od naprawy noka w strzale aluminiowej, który, jak widzicie, dostał ostro, dokładnie strzałą, także został nawet rozbity ten aluminiowy stożek w środku. Większość teraz używa ludzi strzał karbonowych, ja lubię aluminiowe akurat, bo świetnie nadają się na strzały fluflu. No i takie uszkodzenia się zdarzają. Także taki nok dzisiaj sobie wymienimy, zwykły. A drugim problemem do rozwiązania będzie naprawa strzały, która jest uszkodzona w taki, jak widzicie, sposób. Tylko na lotce się trzyma kawałek drewna. Jest tutaj klasyczny Robin Hood zrobiony, taki. Widać, że strzał był dokładnie w tył. Większość ludzi wyrzuca takie strzały. Natomiast dla mnie taka strzała nie ma problemu, żeby ją naprawić, ponieważ w tej części ona bardzo mało pracuje, związana lotkami, i ona jest tutaj bardzo silna. Najgorsze uszkodzenia w strzałach są tutaj na tym odcinku środkowym strzału. One są niebezpieczne bardzo, no bo tutaj jakby działają największe naprężenia. Natomiast koniec strzały, który jest złapany jeszcze na końcu nokiem, da się naprawić. Zaraz Wam pokażę jak. Do naprawy będziecie potrzebować czterech rzeczy, a w zasadzie pięciu, bo jest jeszcze ważna bardzo rzecz, gumka recepturka. To będzie nożyk, to będzie klej do lotyk, jakikolwiek super glue się nadaje, każdy klej, który kupicie, cyjanopanowy w zasadzie, który jest szybko schnący, fajnie łapie lotki. Potrzebna jest zapalniczka i papier toaletowy. W przypadku tak mocno uszkodzonego noka, jak tutaj w tej strzale, będzie potrzebne też coś, żeby zetrzeć ten nadmiar aluminium. Możecie użyć pilnika do metalu, kamienia szlifierskiego czy kawałka papieru ściernego. Pierwszym naszym zadaniem jest zdjęcie starego noka. Najłatwiej jest po prostu podgrzać plastikowy nok. Zwykle klej, który trzyma te noki, czy to cyjanopan, czy jakikolwiek inny, w zasadzie jest mało odporny na temperaturę, więc po odpowiednim podgrzaniu takiego noka możemy go spróbować po prostu zdjąć. Jak widzicie, bez problemu zszedł plastik. No i teraz trzeba ten fragment w jakiś sposób wyprowadzić. No i najprościej jest po prostu to wszystko zetrzeć. Tak, żeby nowy nok mógł oczywiście się nasadzić. Nowe noki ze względu na hałas to przestanę. Wszystko w czasie rzeczywistym, bo nie ma co się... O, jeżeli nic nie wystaje poza nadmiar, to taki nok już można będzie naprawić. Oczywiście nok montujemy tak, żeby lotka prowadząca, która tutaj w tym przypadku aluminiowej strzały nie ma specjalnie znaczenia, ale żeby zgadzały się lotki, to musicie zawsze sobie to ładnie ustawić. Także jedna lotka prowadząca powinna być z góry. Na nokach akurat firmy Berpo, ale też część firm amerykańskich też ma taki znacznik. Tu widać, jest taka kreska na noku, która wyznacza lotkę prowadzącą. To będzie czas grać. Najprościej jest po prostu nałożyć troszeczkę kleju na tą strzałę, przyłożyć ten nok, poruszać troszkę, żeby klej się ładnie rozprowadził i voilà, naprawione. Dużo trudniej będzie naprawić tego Frankensteina. Nie zaczynamy od opalania noka, bo możemy pouszkadzać drewno. To się robimy na końcu. Spróbujemy najpierw to drewno skleić. To wszystko do siebie pasuje, bo jest ładnie rozszczepione. Więc tak naprawdę, tak samo. Można użyć oczywiście kleju do drewna, który będzie bardziej trwały. Ja jestem minimalistą, lubię robić rzeczy na skróty, niestety. To jest wada charakteru, ale pozwala zaoszczędzić czasami dużo czasu. Wpuszczam klej. Tak. Przyciskam to drewno i do tego właśnie jest potrzebna gumka recepturka. Teraz gumkę recepturkę mocno przychwytujemy na końcu, tak żeby to się ładnie trzymało. Tak. I oczywiście tutaj trzeba będzie dopilnować, żeby to wszystko przylegało. Przez chwilę trzeba to przytrzymać. Tak. Takiego Frankensteina można potem jeszcze śmiało używać. Może niekoniecznie na zawodach, jeżeli lotka jest w takim stanie jak tutaj na tym łączeniu. Ale na trening do lasu, czy gdziekolwiek do zabawy, ta strzała dalej jest w pełni funkcjonalna. Tutaj wpuszczę odrobinę kleju jeszcze pomiędzy tę lotkę a drewno, żeby ją dokleić oraz w to drewno.
Tutaj widzicie też dobry zwyczaj jest opisywać swoje strzały na zawodach, czy po zawodach, czy korzystając z obiektów uczniczych. Innym uczniom jest łatwo potem znaleźć właściciela takiej strzały. To nie jest tylko po to, żeby się odróżniać na imprezach, tylko to jest po to, żeby po prostu ktoś, kto znajdzie waszą strzałę, też mógł wam ją odnieść. Oczywiście sytuacje, gdzie na zawodach spotkamy dwoje uczników, którzy mają identyczne strzały, są niezmiernie rzadkie. Niemniej zdarzają się. O, nadmiar kleju, który wypłynął z drewna, właśnie bierzemy kawałek papieru toaletowego, wycieramy nadmiar kleju, no i czekamy, aż ta strzała wyschnie. Lepiej dać temu chwilkę, więc dajmy temu chwilkę. Sporo pytań mam o to, jak zabezpieczyć tą rurkę w takim kleju, jeżeli mam taki podajnik przed zasychaniem. Bardzo prosto, wystarczy wypuścić kropelkę kleju na czubek tej rurki, złapać to w chusteczkę, skręcić jakby i zakorkować. I dzięki temu to nie będzie wam wysychać i będziecie mogli w każdej chwili to odkorkować i ta rurka w zasadzie dość długo może wam posłużyć. No, wydaje mi się, że to już wyschło. Wystarczy zdjąć gumkę i tak jak poprzednio podgrzać zapalniczką noka, aż klej puści. To może nawet odrobinkę ten nok zwykle się topi czy z węgla, to widać, że on tutaj się spurchlił cały, ale już jest ten klej prawdopodobnie nieaktywny i widać, że... A to jest cyberbond, to było klejone klejem do lotek, więc mocnym klejem, to nie jest klejone na byle co. No i jeżeli mamy taki odblokowany już nok, no to teraz wiadomo, chcemy go przygotować do naklejenia kolejnego noka, szczególnie jeśli końcówka została uszkodzona, czy nadmiar kleju trzeba zdjąć i przygotowujemy sobie końcóweczkę, tak żeby czysto nam udało się to nakleić później. Przed nałożeniem kleju warto na pewno jest dobrze sprawdzić, czy nok leży odpowiednio na końcówce. Czasami się zdarzy, że tam jest jakaś krzywizna, która potem wam to skomplikuje przy nakładaniu kleju. Jeśli wszystko gra, jeżeli możemy to skleić, to... O. A propos, za długo gadałem i rurka niestety zastygła, więc muszę kawałek jej odciąć. Normalnie w warsztacie jak się pracuje, to troszeczkę inaczej to wygląda. Jeśli mamy nałożony klej, wiemy z której strony nałożyć nok, tak samo rozprowadzamy klej, dociskamy, czekamy chwilkę, aż się to ułoży i mamy gotową strzałę do strzelania. I naprawiliśmy strzałę, która naprawdę jest, była w stanie, widzieliście jakim, i jest ponownie sprawna. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze takie porady, jak sobie ponaprawiać troszeczkę strzały. Mam nadzieję, że pomogłem. A jak gdybyście chcieli więcej, no to śledźcie kanał Akademii Łuku. Będą nowe materiały wkrótce się pojawiać. Cykl będzie regularny, więc liczę na to, że dużo skorzystacie. A ja przy okazji będę mógł się z wami tym podzielić, co wiem.